Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Bartosz, a to moi drodzy jest kolejny odcinek z gry Hellpoint. Ja jestem na streamie, jest ze mną kilka osób i kontynuujemy przygodę w tym niesamowitym Souls-like'u. Właśnie kończymy tutaj naszą przebieżkę przez zewnętrzną część tej stacji, na której się znajdujemy. Teraz tutaj już mamy możliwość powrotu do środka. Zobaczmy w takim razie, gdzie nas tutaj to wejście pokieruje, bo jest to wejście totalnie po drugiej stronie, aniżeli przyszliśmy, więc no zaraz się okaże. Jestem bardzo, bardzo ciekaw. Okej. Zobaczmy. Powiem wam szczerze, że ten kostium, który mam na sobie, w żaden sposób nie ogranicza moich ruchów i jest dosyć wytrzymały, więc powiem szczerze, że możemy sobie nawet w nim spacerować. To wygląda mi na salę a la boss fight jakiś? Być może taki będzie, zobaczmy, może ten odcinek się zacznie od walki z bossem. Lub też nie, a nie, jest! Okej, ten powiedzmy boss nazywa się Transporter. Jest niesamowicie szybki, ale jest on na tym samym modelu, który już znamy. Zastanawiałem się, dlaczego nie używam tarczy. Ja mu nic życia nie zabrałem. Co się stało? Patrzcie, ile ja mam życia. No, tarcza jest chyba jakaś naprawdę wyczesana. Nie spodziewałem się po niej takich ekstra efektów na bosie. To z kolei, co mnie bardzo zastanawia, to to, że cała lokacja bardziej była skierowana na takie zręcznościowe elementy, jak skakanie, przeskakiwanie, to tam, to siam, to i tak dalej. Nie było zbyt takich trudnych elementów walki, czy jakichś takich miejscówek, gdzie jest dużo przeciwników, trzeba ich tam bejtować, żeby do nas podchodzili i tak dalej. Tego nie było, a jeżeli już byli jacyś przeciwnicy, to byli oni dosyć prości do pokonania. Natomiast tutaj zostaliśmy postawieni przed bossem, który po dość sporej ilości moich ataków praktycznie w ogóle ich nie odczuł. Ja mu zabrałem chyba z półtorej paska dosłownie. Ale tarcza na tym bossie naprawdę działa niesamowicie. Jestem z tej tarczy nagle niesamowicie zadowolony i wydaje mi się, że możemy dzięki niej go pokonać, bo starałem się tutaj pójść w uniki, ale widzę, że uniki są za wolne i za słabe. Natomiast tarcza jest niesamowicie skuteczna na tym bossie, więc użyjmy jej. Okej, na przykład tutaj nie podniosłem w ogóle tarczy. Okej. Słabe jest to, że w momencie, kiedy boss mnie atakuje, i rozbiła się o moją tarczę, to nie sięga go mój miecz. Staram się zamknąć go tutaj, o, w tym rogu. Teraz już wszystko powinno sięgać. No nie uciekaj, nie uciekaj. Okay, czasami w złym momencie używam tarczy. Mało życia mam, raczej go nie porobię w tym podejściu. No właśnie. Tak. Czyli trzeba tutaj jeszcze w dobrym momencie podnieść tą tarczę do góry. Okej. Okay. To podejście pokazało mi, że trzeba jednak też chyba wykonywać dodatkowo jakiś ruch podczas ataku, ponieważ właśnie po odbiciu ataku tarczą miecz zwyczajnie nie sięga do bossa. On jest odbijany idealnie na taką odległość, że miecz go nie dosięga, nie? Także trzeba jakiś tutaj przynajmniej krok do przodu wykonać. Ale taka taktyka, powiem szczerze, trochę nie bardzo w moim stylu. Staminy mam dosyć sporo, powiem ci szczerze, bo ona po prostu się bardzo powoli podnosi. Ja staminy i życia mam porówno, tak? Po 20. Zobaczcie, jaki jest pasek życia, a jaki jest staminy. Więc ona po prostu po jakimś czasie zwyczajnie bardzo mało mi ten pasek wydłużała. Ja podejrzewam, że to też jest celowe, że tutaj jest to celowa zagrywka ze strony twórców tej gry. No żeby też ten pasek staminy nie był, wiecie, na pół ekranu, tak jak to było w Mortal Shellu, albo można było coś takiego osiągnąć w Dark Soulsach. Tutaj możemy pakować wszystko w staminę, a po prostu jest taki moment, w którym po prostu pakowanie w to levely już nie ma sensu, bo ten pasek się praktycznie w ogóle nie wydłuża. Dobra, wiecie co? Ja zobaczę, jak to będzie wyglądało bez zbroi, tak żebym był super mobilny w razie czego. Ale tarcza będzie swoje robić, tak? Problemem będzie tylko przyjmowanie ciosów, tak? Jeżeli będę ich przyjmował bardzo dużo... Tak jak teraz? Okej, czyli musi być zbroja. Bo dwoma atakami 3, nie wiem, 5 szóstych, 7 ósmych życia zeszło. Dobra, okej. Okay. To była próba, którą chciałem podjąć, zobaczyć po prostu, czy ma to sens. Z mojej strony też była to wina taka, że nie zaznaczyłem bossa, więc latałem trochę tak nie za specjalnie dobrze mi to szło. Taktyka z tarczą to akurat pierwsze, co nam tutaj wpadło w ręce i okazało się skuteczne, więc po prostu tą taktykę wykorzystam. Ale podejrzewam, że czy unikami, czy przewrotami, czy czymkolwiek innym również dałoby się go pokonać, bo ma bardzo czytelne ataki, bardzo przewidywalne. Zresztą no sami widzicie, że bez problemu te jego ataki w odpowiednim momencie mogę blokować. A jak mogę je blokować, to również mogę ich... Aha, teraz jesteśmy w tej fazie, zobaczcie, na samej górze jest nasz znacznik. To jest ta faza chyba, gdzie boss jest silniejszy. Ale czy nas to przyjmuje jakkolwiek? Totalnie się nie przyjmuje. Trudno, no. Tutaj spycham go, zobaczcie, ja idę cały czas w jego stronę. Tak, żeby go sprowokować do ataków. przede wszystkim, żeby go zlokować w jednym miejscu, żeby mógł sobie go właśnie lokować bez problemu. Nie chcę, żeby mi nigdzie uciekał, więc cały czas na niego nabieram. Ale zobaczcie, jak na tej godzinie, gdzie wszystko jest silniejsze, ja mu mniej zabieram życia. Podejrzewam, że on też mocniej bije. Nawet mu jeszcze połowę nie zabrałem. Tak, taktyka to jest skuteczna, ale długo ta walka potrwa. Siedź, 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 nigdzie mi to nie wychodzi. Stój. No akurat w tym momencie musiałem pójść na górę. Bym się nie spodziewał, że ta tarcza jest taka dobra. Ja jej nigdy nie używałem. Teraz jest to pierwszy raz. I skuteczność jest niesamowita. O, może tutaj się uda go chwilę zamknąć. Widzimy, że od bossa jest jakieś przejście dalej, bo jest jakoś tutaj jakieś drzwi czy coś. O-o. Teraz go nie trafię jak na złość. Tego brakowało, jednego ataku, tak jak ostatnio. Ale moi drodzy, udało się go pokonać, zdobyliśmy trofeum. Walka nudna, nużąca, irytująca, po prostu dobry timing, dobra tarcza, no i po bosie. Po bosie, że tak powiem. Nie była to jakaś najciekawsza walka na świecie, ale cóż, niestety, taką taktykę obrałem i nie ubrnąłem później. No i cóż nam tutaj przyszło odkryć? Marine Rifle, proszę bardzo, jakaś nowa splówka, zobaczmy. Marine Rifle, okej, zobaczmy. Tak dla porównania, to jest nasza zwykła broń do strzelania. To mamy Marine Rifle. Okej. Może trzeba przytrzymać i wtedy może jest jakaś różnica? Dobra. Tu. Nie wiem, nie widzę różnicy. Teraz sobie sprawdzimy ewentualną różnicę może w obrażeniach. Branch of Light. Branch of Light to pewnie będzie jakiś a la kostur do czarowania może, a może jakiś inny sprzęt do czegoś innego. Nie, nie jest to broń. Może jest to tutaj. Też nie. To sprawdźmy w inventory. Branch of Light. Tu nie, tu nie. Nie jest to też część ekwipunku. Jest. From the original tree, one can choose another branch and set their own destiny. Use it at a bridge for your own benefit. Or what? No, ciekawe. Ciekawy opis, bardzo intrygujący. Możemy tego brancha użyć na rifcie. Na bridge'u, przepraszam, nie na rifcie. Obserwatorium. To ciekawe. Nie spodziewałem się, że stąd będziemy w stanie się przedostać do obserwatorium. Bardzo, bardzo intrygujące. Super. No, zasłużyłeś oczywiście, Bama, oklaski serdeczne. Zasłużyłeś, żeby to uczcić, więc powodzenia, pozdrów kolegę. A my używamy najdłuższej windy chyba dotychczas. Okej. Obserwatorii Gallery Key. Zobaczcie, w końcu się dostaniemy do galerii. Tada! O kurde, stąd wyszliśmy, patrzcie. Głównym wejściem. To skoro już tu jesteśmy, to udajmy się do tej galerii. Czy to było tędy? Czy to było na tym piętrze, czy to było piętro wyżej? Tak, to było piętro wyżej. Zajrzyjmy sobie do galerii. No i myślę, że później już chyba polecimy na tego głównego bossa. To oczywiście już na kolejnym streamie. O, patrzcie, to jest chyba ten Kolunio, którego już spotkaliśmy. Dzień dobry. A powita wyr. Nie rucham szrotem. Nie rucham szrotem. Dobra, przyspieszymy sobie to. Oj. Żemrasza. On tutaj... nam daje. Are you the one of those who believe that some things are better left unknown? Yes, unless you are willing to sell your soul for it, I don't really care, neither should you. Braśny apowita. Wierbasz, szomida jesz. Szomida. No dobra. Nie pogadaliśmy. Chyba tutaj... O! Oooo. What? Mam nadzieję, że wy też to widzicie. Okej. Okay. Wow. Okej. Okay. Siemanko Sławomir, witam serdecznie. Coś się zbugowało ewidentnie, ale udało mi się to odbugować. Bardzo, bardzo się cieszę. Dobra, tu jest zamknięte. Czyżby ta galeria była jeszcze wyżej? Kurde. Tak, pamiętam, że tutaj były właśnie w takim miejscu były drzwi, ale tutaj nie ma guzika. Było chyba jeszcze wyżej. Cholercia, no ciekawy to był glitch. Jakiś coś kurde się zbugowało porządnie. Ale na szczęście się udało odwrócić to. Tutaj chyba była ta galeria. Dalej, 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 dalej. Tutaj. Ura! Otworzyliśmy drzwi, które patrzyliśmy na nie praktycznie od samego początku gry, a za nimi kryło się w sumie nie wiem nawet co, nic co by mi się mogło przydać na tą chwilę. No dobrze moi drodzy, wydaje mi się, że tutaj już ładnie wszystko pięknie obczyszczone zostało przeze mnie. I jeszcze tutaj pozwoliłem sobie wykonać właśnie tą podróż na zewnątrz, co bardzo mnie cieszy, że się udało to zrobić i że udało się to wykonać w miarę w takim czasie, powiedzmy, niezbyt długim, więc spoko. No i teraz chyba zostało nam nic, jak tylko udać się do tego, ale nie wiem jak to nazwać, wyglądał jak taki latający skorpion, więc chyba tam się udamy na kolejnym odcinku i na kolejnym streamie. A tymczasem moi drodzy, wielkie dzięki za dzisiaj. Ja na streamie jeszcze zostanę, przeczytam na czacie wszystkie rzeczy, które napisaliście i poodpowiadam tam na to wszystko, a tymczasem pożegnamy się na YouTubie. Także wielkie dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie i widzimy się w kolejnym odcinku.